Mam nadzieję, że już mnie widać. Tak, i już mnie słychać. Kto zdążył się już ze mną połączyć, to oczywiście pisze w komentarzu albo wysyła do mnie łapkę, tak? I za chwilę rozpoczynamy zajęcia baletu. Czekam jeszcze na Was. Jeszcze minutka i rozpoczniemy naszym ukłonem baletowym. A już się przygotowujemy w pozycji. Nóżki mamy w pół pierwszej, rączki w przygotowawczej, tak? I tak stoimy gotowe do ukłonu, tak? A ja za chwilkę włączam muzykę, sprawdzam, ile ze mną się połączyło dzieciaczków. O, już jest kilka osób. Dobrze, cieszę się bardzo, kochani. A więc zaczynamy, poczekajcie. I zaczniemy od ukłonu. Wstajemy, przygotowane, tak? I już puszczam nam muzykę. I tandy pierwsza. Przechodzimy na drugą nóżkę, do trzeciej. Nóżka do tyłu. Otwieramy do pozycji drugiej. Plie. I zamykamy rączki, zamykamy nóżki, tak? Tandy pierwsza. Trzecia. Nóżka do tyłu. Otwieram rączki do pozycji drugiej, alonże, plie. I zamykamy nóżki, rączki. Tak? Przygotowujemy się teraz do rozgrzewki. Nóżki mamy w pozycji szóstej, rączki na bioderkach. Tak? Uwaga. I przejdziemy sobie z nóżki na nóżkę, wchodzimy na pół palec, tak? I raz, przez relewę. I cztery. I raz, dwa, trzy i cztery. I jeszcze raz, pamiętajcie, na pół palce wchodzimy bardzo wysoko, ile możemy, tak? Żeby się nie kiwać na wszystkie strony świata, tak? Stoimy proste plecki, ramionka w dół. I uwaga, wchodzimy na wysokie paluszki. I jeszcze raz, relewę. I w dół. I relewę. I w dół. I relewę. I uwaga, teraz plie. Kolanka do boku. I jeszcze raz relewę.
to dobrze. Ok, to teraz sobie zrobimy nogi do boku. Uwaga, raz, dwa, trzy. Naciągamy pięknie paluszek. Raz, dwa. I rysujemy po podłodze. Trzy, cztery. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Połączymy spinę. Je, góra. Kambi, nos. Jeszcze raz. Plie, góra. Kambi i nos. I jeszcze raz. Plie, nos. I jeszcze raz. Plie, stoję. Kambi i połączymy z relewem. Plie, góra. Relewę, dół. Kambi, nos. Świetnie, bardzo dobrze. To teraz nóżki mamy w szóstej pozycji, czyli złączone, dwie nóżki. Palec, pięta zrobimy, tak? Palec, pięta, palec i nastawiam nóżkę. Palec, pięta, palec i nastawiam. Teraz od pięty, pięta, palec. Bardzo dobrze. Zrobimy sobie teraz do boku wszystko, palec, pięta i będziemy też rysować nasze rondo żoparte. Uwaga. I palec, pięta, palec, dostaw, palec, pięta, palec, dostaw, pięta, palec, pięta, dostawiam nóżkę, palec, pięta, palec, pięta. I jeszcze raz. Palec, pięta, palec, dostaw, palec, wysoko nóżkę podnoszę, nie za wysoko, pięta, palec, pięta, dostaw, pięta, palec, ale odrywam nogę od podłogi, tak? A teraz w szóstej pozycji będziemy i zrobimy sobie rondo żoparte. Uwaga. Stoimy przygotowane w szóstej, do przodu nóżka, do przodu, do boku rysuję paluszkiem, do tyłu i stoję w szóstej pozycji. Druga noga, paluszek do przodu, do boku, do tyłu. Uwaga, zobaczcie, w jaki to sposób będzie. Plie.
jeszcze raz piję i dużym olbrzymim rysuję, tak? Stoję ładnie. I jeszcze raz. Do przodu, do boku, do tyłu. O, może z plie, krok mi wyszło. Dobrze, jeszcze Wam coś pokażę, co jest bardzo ważne, jak mamy nóżkę z tyłu. Uwaga. Pokażę Wam taką zależność. Bardzo ważne jest, jak mamy nóżkę z tyłu, tak? Pokażę ją w ten sposób, tak bardziej, żebyście widziały tą nogę. Piętkę mamy w dole ku naszej podłodze, czyli stoimy na dużym palcu. Może to z boku bardziej będzie widać. Stoimy na palcu i piętkę wykręcamy do dołu podłogi. Nie stoimy nam tak, tylko w ten sposób, tak? Druga nóżka tak samo. Też mamy nóżkę, ta nasza piętka idzie ku podłodze, tak? Żebyśmy nie wykręcały nogi w drugą stronę. Zwróćcie na to uwagę, żeby ta noga szła nam pięknie, ta piętka pięknie do dołu podłogi, tak? Stoimy na dużym palcu, tak można powiedzieć, że trzymamy tą nogę na dużym palcu, tak? A nie w tą stronę, nie tak, nie zginamy kolana, tak? Tylko trzymamy ją w ten sposób. Jeszcze tu stanę i pokażę, jak to powinno wyglądać, tak? Noga idzie, piętka idzie do podłogi, tak? Dobrze. To musimy pamiętać, że jak już robimy nasze rondeża, to piątka idzie do podłogi, tak? Dobrze. No to teraz zrobimy sobie ćwiczenia na nasze rączki, na nasze skrzydełka. Uwaga. Przed chwilą miałam tę muzykę, którą chciałam właśnie na... Dobra, spróbujmy tak. Przygotowanie, poczekajcie. Przygotowanie. Stoimy pięknie w naszej pół pierwszej lub pierwszej. Rączki trzymamy alonże, czyli takie piękne skrzydełka trzymamy, tak? Zamieniamy się teraz w motylki. I stajemy pięknie, ramionka w dół, proste, brzuszki wciągnięte, tak? Długie szyjki, nic tam nie patrzymy w podłogę, tak? I uwaga, pierwsze ćwiczenie zaczniemy od prawej nóżki. Będzie tam li. Raz. Dwa, trzy, cztery. Teraz skrzydełka. Raz, dwa, trzy, cztery. I powtórzymy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Mamy to? Mamy, tak? Dobrze, świetnie. To co? Zrobimy sobie z muzyką. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Powtórzmy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Kolejny element, tak, uwaga, już mamy za sobą nasze skrzydełka, to będziemy teraz drobniutko szły na paluszko. Zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery i w drugą stronę, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, tak? Dobrze, to zacznijmy sobie od początku, zrobimy tamte dwa pierwsze elementy i przejdziemy do kolejnego. Stoimy, piękne skrzydełka mamy i
I raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy i drobniutko. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No to teraz, jak już mamy te dwa elementy, to czas na kolejny element. Zobaczcie, jak już jesteśmy tutaj po tych dwóch naszych ćwiczeniach, robimy najpierw jedno skrzydełko. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa i zobaczcie, wyskok razem, rączki i nóżki szeroko. Hop i wracamy. Musimy się odbić z plie. Zobaczcie, ja najpierw plie robię. Plie, wyskok, hop i wracam. Tak? Tak delikatnie, żeby nas nikt nie słyszał, że my tak skoczyłyśmy. To muszą być takie motylkowe skoki. To teraz spróbujemy sobie od początku. Tak? Pamiętamy, jaki pierwszy element był? Zaczynałyśmy od nóżki. Od nóżki. Dwa skrzydełka, nóżka, nóżka, skrzydełka i uwaga, drobniutko, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery i uwaga, jedno skrzydło, drugie skrzydło, obrót, wyskok, jedno skrzydło, drugie skrzydło, obrót, wyskok. Mamy to? Mamy. Spróbujemy sobie. Uwaga. I od nóżki. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. I uwaga. Jedno skrzydło. Drugie skrzydło. Obrót. Obrót i wyskok. I jeszcze raz. Jedno skrzydło. Drugie skrzydło. Obrót. I wyskok. Jedno skrzydło. Drugie skrzydło. Obrót. I wyskok. Świetnie. To spróbujemy sobie jeszcze raz. Ten układzik. Tak? Mam nadzieję, że Wam tam z drugiej strony wszystko ładnie wychodzi. Pamiętajcie o leciutkich podskokach, tak? Włączam muzykę. Trzymamy ładnie skrzydełka. Widzę, że trudne.
ćwiczenie, ale no poradzimy sobie. Na pewno te nasze wyskoki musimy no i skrzydełka ze sobą połączyć. Jest to dosyć trudne, no ale robimy to dopiero pierwszy raz. No dobrze, to teraz przejdziemy do naszej rozgrzewki na podłodze, czyli w siadzie prostym. Przypomnę, jak siedzimy, nóżki mamy naciągnięte, stopy, tak, proste plecy i pięknie siedzimy, ramiona w dole, proste plecy, pamiętajcie, tak? Dobrze, już siedzimy, siedzimy i zaczynamy flex i plank. Naciągamy stópki pięknie.
Thank you.
wykręcone. I uwaga, składam nóżki, wykręcam. Składam nóżki, wykręcam. Składam nóżki i wykręcam. I jeszcze raz. Składam nóżki, wykręcam. Składam nóżki i wykręcam ładnie. Robię taki flex. Łączę je. Flex. I składam. Świetnie, bardzo dobrze. No to na koniec jeszcze dla relaksu odrobinkę motylka. Właśnie baletu klasycznego, tańca klasycznego. Stajemy sobie w pół pierwszej, rączki, piękny oddech, tak? I trzymamy wyjściowej, tak? I uczymy się naszego układu, który zaczyna się od demi-plie, tak? I następnie znowu demi-plie, demi-plie i demi. Następnie, kto pamięta, co było dalej? Była pierwsza pozycja. Następnie pozycja trzecia. Taki akcencik do pozycji drugiej. Odkręcamy rączki, czyli alonże robimy i wracamy do pozycji przygotowawczej. Tak? Następnie jedna rączka szła do pierwszej pozycji i patrzyłyśmy na tą dłoń, tak? Jak już się pojawiła w pozycji trzeciej, to my patrzymy na dłoń. Akcencik do pozycji drugiej. Patrzę na dłoń, alążę i zamykam ją wyjściowej, tak? Druga rączka idzie do pierwszej. Do trzeciej patrzę na dłoń. Do pozycji drugiej patrzę na dłoń. Alonże i rączka wraca. I teraz dwa razy demi-plie. Raz, dwa. I co było dalej? Znowu pozycja pierwsza. Hop, trzymamy rączki w pozycji pierwszej. Następnie pozycja trzecia. Ramiona pamiętajcie, żebyśmy nie skracały sobie naszej szyi. Mamy mieć piękną szyję, ramiona w dół. I co teraz? Relewę, wchodzę na paluszki. Wysoko jestem, na pół palcach, zobaczcie. I sutyni, czyli ogrodzik. Tak? Jedna rączka do drugiej idzie, druga rączka patrzy na nią. Alążę i schodzę. I co było dalej? Uwaga! Jedna rączka szła do trzeciej. Plie i wymieniały się rączki, jak w pozytywce, zobaczcie. Hop, plie i zamykałyśmy. I znowu pierwsza pozycja, trzecia pozycja, relewę, suteni. Raz, dwa. I pomalutku płyniemy, dziewczyny. I kończymy. To co? Zrobimy sobie teraz z muzyką. Uwaga, ustawiamy się. Jesteśmy w pół pierwszej, rączki w przygotowawczej. Już stoimy gotowe, tak?
pamiętajcie. Dwa i trzy. Nie pochylamy do przodu ani do tyłu. Pierwsza. Trzecia. Na wysokie pół palce wchodzę. Studni. Stoję. Druga. Druga. Alonże. I schod. Trzecia pozycja. Jak w pozytywce. Dwie. I uwaga. Wymieniamy się rączkami. Brawo! No świetnie. Zrobiłyśmy sobie ten układzik. Będziemy go robić co lekcję, bo chciałabym, żebyście wszystkie były przygotowane. Bo jak będzie jakiś występ na przykład na scenie, to fajnie by było pokazać na przykład ten taniec plus jeszcze inne nasze układy, tak? A na razie sobie ćwiczymy i utrwalamy ten. Teraz przejdziemy sobie do naszej rytmiki na wesoło. Macie przygotowane łyżki drewniane? No to super. Ja już biegnę po swoje łyżki. Uwaga. Już moje łyżki są gotowe też do grania. Macie? Świetnie. Możemy sobie na nich pograć. Pamiętamy, ostatnio na lekcji miałyśmy dwa elementy. Dzisiaj poznamy trzeci nowy element z układu rytmicznego. Pamiętamy, że robimy w pozycji siedzącej. No, klęczymy sobie tak ładnie, tak? Proste. Dla Ecki przy rytmice też mamy pozycję dziewczyny, tak? Czyli nie siedzimy jak baby Jagi, tak? Tylko pięknie wyprostowane. I nowy element rytmiczny Wam teraz pokażę. On jest bardzo trudny, więc się skupcie. Uwaga, trzymamy łyżki. I najpierw słuchajcie, nic nie róbcie. Słuchajcie. Raz, dwa, trzy, cztery. I uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz powtarzam. Powtarzam, Wy nic nie róbcie jeszcze. Raz, dwa, trzy. Cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Teraz powtórzcie. Dobra, to teraz razem ze mną. To jest nowy element. Uwaga, cztery razy najpierw w łyżki. I raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. To jest nowy element naszej układanki. To co? Zrobimy sobie z muzyką nasze poprzednie elementy, które się uczyłyśmy i dołączymy nowy. Uwaga, przygotowane jesteśmy. I zaczynamy. Uwaga. Włączam muzykę. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. 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 Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery. Powtarzamy. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Raz, dwa i nowy element. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa.
tyle, nie idziemy dalej, bo dalej jest jeszcze inny rytm. Na razie uczymy się po kolei wszystkich elementów, żebyśmy mogły sobie później to już w całości pięknie zagrać na tych naszych drewnianych instrumentach, tak? Dobrze, to łyk wody, bo zaschło mi w gardle i sobie zrobimy to jeszcze raz dla utrwalenia, tak? Dobrze. I uwaga, dziewczyny i chłopaki. Gotowe? No to zaczynamy jeszcze raz. Mam nadzieję, że sąsiad z dołu te kilka minut naszej zabawy nam wybaczy, tak? W razie czego możecie sąsiadowi, a nie, teraz nie można, ale można jakoś liścik mu wysłać, że się bawicie w rytmikę i żeby sobie wziął też takie łyżeczki i też sobie postukał razem z wami w rytm. Może usłyszycie go. No dobrze, to wiecie co? To dzisiaj na tyle, jeśli chodzi o tę lekcję. Na następnej lekcji poćwiczymy sobie kolejne elementy naszej rytmicznej zabawy. Mam dla Was też jeszcze nową piosenkę z układem tanecznym, ale to już na następnej lekcji, to będzie niespodzianka. A tymczasem zaprosiłam dzisiaj wszystkich do takiej wspólnej zabawy, żebyście przysłali mi swoje zdjęcia, jak ćwiczycie. Po jednym zdjęciu wystarczy, ewentualnie dwa, ale już nie więcej. Żebym mogła zrobić wesoły kolaż z naszych lekcji online, tak? A tymczasem ustawiamy się do ukłonu. Nóżki w pierwszej pozycji, rączki mamy przygotowawczej. I uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy i cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy i cztery.